mam słowo do pewnej osoby. Być może jednej, być może z więcej osób. Podnieście się, wierzchy prastare. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Komu brak mądrości, niech woła do Boga, a on da bez wypominania. Oto namaściłem Cię olejkiem radości, jak nikogo z towarzyszy swoich. I napełniłem Twoje życie pokojem, które zadziwi świat. I jesteś w miejscu, gdzie ludzie biegają wokoło zatrwożeni, zaniepokojeni. Ale Ty będziesz tam czynić różnicę. Jesteś świadkiem pokoju. I oni będą Cię pytali o ten pokój, bo oni go zobaczą w Tobie, a Ty będziesz mówić o mnie. Amen. Amen. Słuchajcie uważnie, co mówi Duch Święty i potem wkładajcie te rzeczy sobie. Pamiętajcie, arogancją jest myślenie, że my otrzymujemy od Boga wytyczne od A do Z natychmiast. To tak nie działa, to się składa. Rzeczy się składa. Jedne są rzeczy natychmiastowe i jasne dla nas, tak? I następnie do tego dobudowujemy cały czas. Słuchaj uważnie, w jakiejś sytuacji życia może do Ciebie docierać to słowo.